Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na pierwszych urodzinach portalu warszawskipis.pl. Dzisiejszego wieczoru głowy zawracać będą Państwu Dagmara Siemińska oraz Krzysztof Skalski. Mam ogromną przyjemność powitać pana prezesa Mariusza Kamińskiego. Witam przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Mariusza Błaszczaka. Witam parlamentarzystów, samorządowców, witam dziennikarzy i artystów, witam wszystkich przyjaciół portalu Warszawski PiS, a także wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ to są urodziny portalu Warszawski PiS, pragnę przedstawić członków naszej redakcji. Ewa Trojanowska, Gabrysia, Wojciech Orzewski, Paweł Kowalczyk, Temistokles Brodowski. I jeszcze Dagmara Siemińska. Oraz Krzysztof Skalski. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się od projektu regionalnego, który napisaliśmy w 2010 roku i który, jak na bardzo świeżych pisowców przystało, był piekielnie ambitny. Zakładał ni mniej, ni więcej, tylko przejęcie całej władzy w Warszawie od szczebla Rady Dzielnicy po Pałac Prezydencki. I jeszcze niejako przy okazji budowę w Warszawie bastionu prawicy na dziesięciolecie. Jednym ze skromnych elementów tego projektu była strona internetowa, i z tym założeniem trafiliśmy do pana Mariusza Kamińskiego, ówczesnego pełnomocnika warszawskiego. Na jego pytanie, od czego zaczynamy, odpowiedzieliśmy, że od internetu. No i jak na szefa służby specjalnej przystało, decyzja była bardzo szybka. Zaczynamy. Projekt na tyle wciągnął znanego państwu Maćka Wąsika, że stał się członkiem redakcji i do dzisiaj bardzo ciężko nad naszym portalem pracuje. W ogóle skąd pomysł, żeby zająć się mediami? Otóż nasza grupa inicjatywna zgłosiła się do Prawa i Sprawiedliwości zaraz po tragedii smoleńskiej, czy w intencji jak najszybszego odsunięcia od władzy obecnej administracji. I po takim bardzo pobieżnym rozeznaniu wyszło nam, że media to jest ten obszar działalności, w którym jest najwięcej do zrobienia. Akurat państwa, naszych gości, nie musimy przekonywać o fasadowości życia publicznego w Polsce po 1989 roku. Wspomnę tylko, że media to jest taki obszar, gdzie ta fasadowość jest najbardziej widoczna, wręcz bije po oczach. Niestety dzisiejsi mistrzowie propagandy z Wyborczej, z Polityki, z TVN-u to są prawdziwi mistrzowie świata. Przy nich Trybuna Ludu to byli chłopcy w krótkich majteczkach. I teraz tak, największym nieszczęściem ostatniego dwudziestolecia jest to, że bardzo dużo Polaków uwierzyło, że to są rzetelne media, które mówią i piszą prawdę. Nic podobnego. W czasach PRL-u ludzie przynajmniej wiedzieli, że radio, prasa i telewizja kłamie. Teraz z tym jest ciągle problem.
mamy się czym pochwalić. W ciągu roku odwiedziło nasz portal ponad 80 tysięcy unikalnych użytkowników. Mieliśmy ponad 280 tysięcy odsłon. YouTube, to znaczy nasze multimedia, odwiedziło ponad 417 tysięcy osób. Jeszcze to, co jest ważne. Nasz portal funkcjonuje na Facebooku, na Twitterze, a także na Salonie 24. Proszę Państwa, przed zmianami natury ogólnej, przed ogólnym upadkiem słowa pisanego i wzrostem znaczenia multimediów nie ucieknie nawet warszawskipis.pl. Stąd też z każdego marszu pamięci zamieszczamy po co najmniej kilkaset zdjęć i kilka filmów. I stąd też nasza decyzja o bardzo szybkim zaangażowaniu się w tworzenie multimediów własnych. Wydaje mi się, że ta decyzja była trafiona w punkt, bo udało nam się w tym krótkim okresie wykreować nasze własne, już dość rozpoznawalne marki. Rozmowy kulturalne i wokół cyklonu. Dagmara, może opowiesz coś, bo to głównie twoje dzieło. Gdy zaproponowano mi współpracę z portalem Warszawski PiS, poczułam się szczęśliwa, ponieważ wiedziałam, że nareszcie coś mogę dla PiS-u zrobić. Postanowiłam kręcić wywiady. Miałam tylko aparat fotograficzny. Poprosiłam wspaniałego kolegę Jerzego Dąbrowskiego, który jest tutaj z nami, to jest nasz fotograf, aby pomógł mi nakręcić wywiad. Zadzwoniłam do pana profesora Jana Żaryna i tak powstał pierwszy program rozmów kulturalnych. W sumie nakręciliśmy z kolegą, z Temistoklesem Brodowskim, który pojawił się z profesjonalnymi kamerami, ponad 40 godzin wywiadów. Wliczam w to rozmowy kulturalne oraz program wokół cyklonu. Chciałam wszystkim widzom bardzo serdecznie podziękować za to, że oglądają nasz program. Chciałam podziękować wszystkim gościom moich wywiadów za to, że zgodzili się poświęcić mi swój czas. I dziękuję także prawicowym portalom, takim jak Niezależna oraz Blogpress, za to, że udostępniają nasze wywiady. Proszę Państwa, niestety otrzymaliśmy informację, że gościa honorowego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, nie będzie dzisiaj z nami. W związku z tym prosimy na scenę pana prezesa Mariusza Kamińskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim przekazuję pozdrowienia od Jarosława Kaczyńskiego, który naprawdę chciałby dzisiaj z nami, ale ze względów rodzinnych, o których Państwo się domyślacie, niestety w tym momencie prawdopodobnie jeszcze jest w szpitalu z mamą. Także no, my też go gorąco pozdrawiamy na pewno i nasze ciepłe myśli są przy nim. Proszę Państwa, spotykamy się po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że na corocznej imprezie związanej no, dzisiaj z pierwszą rocznicą naszego portalu będą kolejne rocznice, ale przede wszystkim będą to spotkania nas ze sobą, spotkania, które nas będą integrować, które dodawać nam będą sił i wiary w zwycięstwo. Te spotkania nie tylko propagują portal naprawdę świetny i z wielką satysfakcją na innych portalach profesjonalnych, w cudzysłowie profesjonalnych portalach, bo nasz też jest bardzo profesjonalny, widzę przedruki z właśnie za warszawskim PiS.pl, to jest wielka satysfakcja. Nie tylko informujemy o tym, co robimy, nie tylko nasi członkowie mogą przekazywać pewne myśli w formie artykułów publicystycznych, ale są one drukowane również na innych portalach. Także wielkie, wielkie podziękowania dla całej ekipy naszego portalu, dla ich kreatywności, zapału, dla ich pracy ciężkiej przede wszystkim. Proszę Państwa, i zapraszam, naprawdę bardzo gorąco zapraszam do współpracy z portalem. Bardzo bym chciał, bo wiem, że już część naszych komitetów lokalnych ma stałych korespondentów, którzy na bieżąco informują na portalu o tym, co robią nasze lokalne komitety. Bardzo bym chciał, żeby wszystkie komitety miały swoich właśnie takich w cudzysłowie korespondentów, ale stałych współpracowników, bo ten portal jest żywy, jest odwiedzany i chcemy, żeby jak najwięcej informacji o naszej aktywności i tej dzielnicowej, i tej miejskiej, i tam, gdzie coś robimy pod Warszawą i w poszczególnych dzielnicach, żeby to wszystko jakby znajdowało się na tym portalu, żeby całość naszej aktywności, naszego życia takiego politycznego i społecznego no, znajdowała swój wyraz również na portalu. Proszę Państwa, z wielką satysfakcją chcę powiedzieć, że dziś, i to jest pomysł naszych, znakomity pomysł naszych kolegów, przyjaciół z portalu warszawskipis.pl, będziemy wręczali nagrody dla naszych samorządowców. Chcemy co roku uhonorować nagrodami
najskuteczniejszych samorządowców w danym roku w Warszawie. Zarówno tam, gdzie rządzimy, chcemy pokazać, że potrafimy być bardzo skuteczni, jak też tam, gdzie jesteśmy w opozycji. Chcemy pokazać, że jesteśmy naprawdę skuteczną opozycją. I na przykładzie konkretnych działań naszych radnych chcemy propagować właśnie tego typu działania. W tym roku wiem, że będzie 3 laureatów. W następnym roku mam nadzieję, że będzie ich dużo, dużo więcej, bo chcemy być nowoczesną i niezwykle skuteczną opozycją, tam gdzie jesteśmy w opozycji i władzą, przyjazną ludziom i taką, którą nasi, gdzie będziemy się mogli chwalić naszymi przedstawicielami, ich sukcesami, bo to są również nasze sukcesy. Także jeszcze raz wielkie gratulacje dla naszych kolegów, podziękowania też dla Państwa za naszą wspólną pracę, podziękowania dla laureatów, których nazwiska niedługo Państwo usłyszycie. Dziękuję bardzo. Pierwszym wyróżnionym przez portal Warszawski PiS jest pan burmistrz miasta Ząbki, pan Robert Perkowski. Zapraszam na scenę. Ząbki należą do najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Suma pozyskanych w ostatnich latach środków unijnych to około 60 milionów złotych, co pozwoliło uzyskać tytuł lidera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wiele rozwiązań zastosowanych w Ząbkach jest niespotykanych w innych gminach, takich jak darmowy transport dla mieszkańców miasta, karty i programy lojalnościowe, unikalne rozwiązania oświatowe i wiele innych. Kolejnym wyróżnionym jest pan Jarosław Krajewski. Od lipca 2009 roku walczył z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz o udostępnienie umów cywilnoprawnych przez ratusz. Po długiej batalii w listopadzie 2011 roku sąd nakazał pani prezydent udostępnić zleceniobiorców warszawskiego ratusza. W maju 2012 roku pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wykonała wyrok sądu. Jarosław Krajewski wygrał niezwykłą batalię z władzami Warszawy. Trzecim wyróżnionym przez portal Warszawski PiS jest pan Paweł Lisiecki. Pomagał w wykupieniu mieszkań komunalnych. Na spotkania z nim przychodziły setki mieszkańców. Przede wszystkim jednak zorganizował społeczny komitet sprzeciwu Nie dla Czterech Śpiących, który zbiera podpisy pod wnioskiem o to, aby na plac Wileński na warszawskiej Pradze nie wrócił już sowiecki pomnik braterstwa broni. Drobny podarunek od świeżego zaciągu pisowców, żeby pan premier mógł pod tym znakiem gromadzić dalsze zaciągi i odzyskać naszą Polskę. Prosimy na scenę, panie Mariuszu. Panie ministrze, proszę pokazać nagrodę dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszamy na recital Pawła Piekarczyka. Chciałbym zacząć od wspomnienia bardzo smutnej okazji. Mianowicie w sobotę odszedł od nas Przemysław Gintrowski. Człowiek, który dla naszego środowiska był kimś bardzo szczególnym, dla mnie również. I chciałbym zacząć to moje śpiewanie od minuty ciszy z dedykacją dla Przemka. Wspomnijmy go przez moment, pomódlmy się. On był kandydatem PiS-u, on z nami współpracował, on z nami sympatyzował. I dawał nam to, czego nie dawali nam inni. Dziękuję. I zupełnie wyjątkowo, bo zwykle tego nie robię, zaśpiewam dwie piosenki Przemka do słów Jerzego Czecha z jego programu pod tytułem Kamienie. Te dwie piosenki kiedyś zaśpiewałem pod krzyżem.
jeszcze w 2010 roku, kiedy krzyż tam stał na krakowskim przedmieściu, z dedykacją dla dwóch stron kampanii prezydenckiej roku 2010. Margrabia Wielopolski z dedykacją dla Komorowskiego Bronisława. Przez plac Saski czerkieskie sotnie pędzą, a pod zamkiem sto ognisk dzisiaj płonie. Jak pan robi to, wasza ekscelencjo, że po każdej nienawidzą cię stronie. Pan margrabio, nie myślisz na rozkaz, więc u cara toś już podejrzany. Nie uwierzy Petersburg ani Moskwa Polakowi, co własne ma plany. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, niebezpiecznie tak wysoko chodzić. Przecież klęska go w końcu nie ominie, bo ma pecha, kto tutaj się rodzi. Twej pogardy nikt ci nie wybaczy. Myśmy ciemni, zapalni i łzawi, a tyś dumny, tyś z nami nie raczył w narodowym barszczu się pławić. To, co w twarze logiką nam chlustasz, nie czytaliśmy Hegla, jaśnie panie. Dla nas Chopin, groch, kapusta i od czasu do czasu powstanie. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, przepaść z lewej i przepaść po prawej. Jeśli z ręki rodaka nie zginie, to z urzędu odejdzie w niesławie. Tyle pracy, panie hrabio, i na nic. Nadaremna ta branka w rekruty. Będzie to, co ma być. My zwyczajni, Bóg i bez broni, katorga i knuty. Pan narodu margrabio nie zmieni. Tu rozsądku rzadko się używa. Aha, jedno, co naprawdę umiemy, to najpiękniej na świecie przegrywać. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, choć niezgrabny i posturę ma dzika. A gdy spadnie, to zyska jedynie miano zdrajcy zamiast pomnika. Że spadłeś, to zwykły los Polski. Każdy w końcu z liny tej spadnie. Tylko czemuś zapomniał Wielopolski, że upadać też trzeba ładnie. I z dedykacją dla drugiej strony kampanii prezydenckiej 2010 roku, książę Józef Poniatowski. Ostatni właśnie wysadzono most, do diabła z nim wpław rzekę przepłyniemy. My sami wszak wybraliśmy ten los i białych flag wywieszać nie będziemy. Przeszliśmy Wisłę, Wartę przeszliśmy, więc chyba już jesteśmy Polakami. Jesienny blask rozpędził ranny mgły i czarne orły widać ponad nami. Niewielu z nas zostało tu, no cóż, tylu odważnych do niedawna było, lecz cesarz dziś przegrywa bitwy już. My zaś jak zwykle osłaniamy tyły. Znów dzięki nam na drugi przeszli brzeg, lecz obca pamięć krótka bywa przecie. Przelana krew i zeszłoroczny śnieg jednaką cenę mają na tym świecie. Podnieście wzrok, na lament czasu brak. Musimy znaleźć miejsce na przeprawę. Przez ile lat będziemy szukać tak i nurtom rzek dodawać barwy krwawej. Na murach Lipska legł bitewny pył, a w kraju dźwięczy melodyjka stara, że ten, kto
do wczoraj, jak kobinem był, jutro zostanie namiestnikiem cara. A dla nas chłopcy nieskończona gra, bo przyszły los jest wciąż nieodgadniony i wygrać może, kto do końca trwa, a przegra ten, kto bije dziś pokłony. Choć szaleńcami zwać by chcieli nas, cośmy zdobyli, nikt nam nie odbierze. Kto wolnym był przez krótki nawet czas, nie żal mu potem pokrzepnieć w Elsperze. W dobie ogromnej słów inflacji, gdy zator mediów uwiąt prasy, skleroza sięgła demokracji, ratunkiem stają się bajpasy. Zanim organizm zwali, zawał nim to, co święte, legnie w grobie, potrzebny jest jak świeży kawał w naszej ojczyźnie drugi obieg. W drugim obiegu nie musisz stawać w dwuszeregu i bać się swoich własnych słów, mówiąc, że szef twój to TW. W obiegu drugim niestraszne z telewizji rugi, choć chciałby dalej czyścić rząd, wyrzucić nas dziś nie ma skąd. A wyobraźnia mi podtyka wizję, co wkrótce kraj ogarnie, gdy po komórkach przy orlikach tajne rozplenią się drukarnie. W supermarketach w porze szczytu nieraz przydarzy się okazja, żeby rozległo się z głośników: tu radio, wolna Eurazja. W drugim obiegu nie będzie miejsca dla lebiegów, miernot, łachudrów, co pod psem, im musi starczyć TVN. W obiegu drugim nie zjawią się reżimu sługi, tu nie objawi się na bis żadna kolenda, żaden lis. Wnet będzie Boży lud wyrzucał przy odpowiednich pojemnikach. Tu dzieła Wajdy oraz Kuca, tam książki Grossa i Michnika. Niestraszny Sybir ani kacet nas, Donek z Wronkiem, nie zatrwoży, gdy wiadomości to na spacer, szkło kontaktowe, czas się mnożyć. Choć czasem chciałby sobie człowiek wierzyć tak, knując porą nocną, że jeszcze jeden drugi obieg, a potem wyjdzie się na prostą. Co dzień, kiedy w ogrodach pierwsze kury pieją, z lękiem wstają dworacy, a kpiarze z nadzieją. I wisi jak pytajnik w poprzek Lechistanu, jaką gafę popełni Bronisław, mąż stanu. Czy wobec dyplomatów, czy tylko młodzieży, przewali ortografię, pomyli papieży, sponiewiera Angelę, rozbawi Putina, na pewno coś szykuje, świadczy o tym mina, bo stara się pan hrabia i wielką ma wolę, by w historii nie błyszczeć tylko żyrandolem. Nie
niemiecka precyzja, standardy i styl, dokładność, punktualność, posłuszeństwo, drill. To zalety, co winny przyświecać codziennie tym, którzy są zakochani w Niemcach dogłębnie. Przeto gdy Wulf tę misję składa swoją blady za przekręty minione i udział w aferach, pytam, kto pierwszy u nas pójdzie w jego ślady. Zapraszam, proponuję zacząć od premiera. Tu i ówdzie w mediach pluska, że wymienić pora Tuska, lecz na kogo? Na Schetynę, co ma taką kwaśną minę. Może Janusz, może Buzek, dalej ten pociągnie wózek, lecz gdy taki durny naród, szansą władzy więcej PR-u. Może pora by na stołek wlazł lis jakiś albo wołek, co podschwyciłby ofertę być Rakowskim trzeciej RP. Z wołkiem byłby dopust Boży, w miesiąc wszystko by rozłożył, z lisem zaś niewykluczone, tylko gdzie by wsadził żonę. Tyle świetnych propozycji na rzecznika opozycji. To są, proszę Państwa, wierszyki Marcina Wolskiego, które można sobie na drugiej stronie codziennej Gazety Polskiej przeczytać codziennie. Pan Gajowy rośnie w siłę, teza ma oparcie w faktach. Tu spotkanie elit miłe, tam o akta, że ad acta. Tu współczuję, tam łzy zetrze, spiesząc ludziom na ratunek. Czasem żoną się podeprze, by ocieplić wizerunek. Nie przymusza do reformy ani zaciskania pasa. Patrzą ludzie, gość z platformy, lecz szyk jaki, jaka klasa. Wyciągają z tego wnioski różne media, głosząc chwalbę, że wyrasta zbawca Polski, co ochroni przed Donaldem. Prawie już w to uwierzyłem, lecz gdy przyjrzeć się dokładnie, to nie Bronek rośnie w siłę, to formacja Tuska słabnie. Znów stara zgraja szczęśliwym trafem, bez głów, bez planów, za to z rozmachem. Do żłobu tłoczy swe tłuste cielska idzie Platforma Obywatelska. Do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. Czar PRL-u wraca do formy, wdzięczni jesteśmy członkom z Platformy. Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi. Od dziś będziemy świadczyć usługi dla Władimira i dla Angeli. Czas na kolanach iść do Brukseli. Szef MSZ-u ma już kaganiec. Śląski pomoże, weźmie Germaniec. Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa. Wiwat Platforma! Wiwat Europa! Angela z Eriką ręce zaciera, by na wschód ruszyć tropem Führera, a za nią ziomków procesja tłumna, wiwat Platforma, piąta kolumna. Za towarzysza Tuska zdarowie piją Gazpromu oligarchowie. Władimir Putin pijany śpiewa, no te derbo dziecka za Breżniewa. Koniec z lustracją, koniec rozliczeń dla konfidentów. To koncert życzeń. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci. Wiwat Platforma i konfidenci. Niech żyje wolność, ćpun na wagarach, łbem durnym kręci w dymu oparach. Całkiem bezkarnie ćmiąc porcję zielska. Wiwat Platforma Obywatelska. Niech żyje miłość, rusza parada, z prośnych pedałów cała gromada. Wzi się bezwstydnie wśród publiczności, to dar Platformy, triumf wolności. Gdy będziesz wrzucać głos swój do urny, elektoracie, wyborco,
chcesz być sługą Niemca i Ruska, dalej popieraj Donalda Tuska. Proszę Państwa, gdyby ta piosenka była o nas, o PiS-ie, to ja bym Opole wygrał. Dziękuję bardzo. I zapraszam na występ Jana Pietrzaka. Poprosimy tylko o 2 minuty, jak pan Jan się tutaj zainstaluje. Z głębi jejów, z krain mrocznych, pusz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał w ust drzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Kłaniają się Państwu Krzysztof Paszek i Wasz na wieki Jan Pietrzak. Powodzenia w Waszej pracy dla Polski. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Janowi Pietrzakowi. Dziękuję Państwu za przybycie. I cóż, zapraszamy za rok. I dziękujemy klubowi Hybrydy za udostępnienie sali. Dobranoc.